Witam serdecznie, nazywam się Ilona Wężyk-Saba, jestem dyplomowanym naturopatą i specjalistą do spraw dietetyki. Dlaczego zajęłam się naturopatią? Dlatego, że w moim życiu pojawiły się choroby, jak to zwykle u większości ludzi. Wtedy, kiedy jest potrzeba, to sięgamy po medycynę naturalną. I faktycznie u mnie tak było, drodzy Państwo, jak miałam 26 lat. Miałam dysplazję szyjki macicy, miałam cytologię trójkę i oczywiście poszłam do lekarza. I to jest jakby standardowe podejście każdego Polaka. Niestety tak się w moim życiu złożyło, że półtorej roku leczenia antybiotykami, gdzie ja po prostu nie byłam w stanie z bólu już spać, robiła mi się dysplazja szyjki macicy, kazano mi ją skrócić. Generalnie dużo ciekawych rzeczy się w moim życiu wydarzyło. W pewnym momencie, kiedy zrobiono mi już cytologię, wyszła czwórka, w związku z czym już nowotwór. I moja mama wtedy wkrótce powiedziała, słuchaj, przestań wszystko to brać, co ci lekarze mówią. Bierzemy się za zioła, bo moja babcia kiedyś się wyleczyła pokrzywą i różnymi innymi ziołami. Ja faktycznie zrobiłam tak, posłuchałam mojej mamy. Była taka sytuacja, że ja po miesiącu czasu normalnie zaczęłam spać i poszłam zrobić cytologię. Wtedy się już całkiem nieźle czułam, oczywiście w wielkim stresie, bo ją wykonywałam co miesiąc cyklicznie, bo takie były zalecenia lekarzy. I miałam cytologię jedynkę. Całkowicie moja szyjka macicy się zregenerowała, nie było żadnego śladu. Ale oczywiście nie wyciągnęłam wtedy żadnych wniosków. Musiało być drugie tąpnięcie. Też muszę powiedzieć, że lekarze od razu powiedzieli, że jestem bezpłodna, no bo półtorej roku brania antybiotyków to jest nie lada wyczyn. Faktycznie zapytałam się, czy mogę iść na in vitro. Lekarz powiedział, że jak najbardziej, w związku z czym poszłam z mężem, żeby doszło do zapłodnienia in vitro. Ale najpierw trzeba zrobić badania, szereg, musieli nas pobrać tam jakiś materiał i czekaliśmy na wyniki 4 tygodnie. Po 4 tygodniach, nie po 4, przepraszam, w trakcie oczekiwania zaszłam naturalnie w ciążę. I żeby było ciekawiej, drodzy Państwo, po 2 latach moje dziecko, i to było już tąpnięcie, zachorowało na tak zwaną nieuleczalną padaczkę, gdzie był naprawdę bardzo silny atak, gdzie doszło do uszkodzenia mózgu, gdzie lekarze mi powiedzieli, że moje dziecko w zasadzie po tych lekach, które oni przepisali na 3 lata, raczej można się spodziewać nie do rozwoju. I w tej sytuacji już byłam troszeczkę, nie chcę powiedzieć, że mądrzejsza, ale stwierdziłam, że skoro u mnie zadziałała medycyna naturalna, to postaram się najpierw zacząć, tak ustaliłam z lekarzem, że zaczynam najpierw ja po swojemu, a potem zobaczymy co, jeżeli nie pomoże, to po prostu pójdziemy w medycynę klasyczną. I drodzy Państwo, drugi raz w życiu mi się udało, z tym, że nie mogę powiedzieć, że mi, ponieważ ja słyszałam o takim jednym wykładowcu, naturopacie, podobno jeden z 3 najlepszych na świecie, to jest Peter Winkler, to jest Austriak, i udałam się do niego, żeby mi pomógł wyprowadzić dziecko. Tak się złożyło, że on wiedział, że ja dużo wiem, bo ja też dużo książek czytałam po swoim już doświadczeniu i stałam się jego uczennicą. No i potem ta medycyna germańska, potem już w Polsce tutaj kolejne szkoły. Mimo, że moje pierwsze wykształcenie, magistrem jestem ekonomii. Zmieniłam swój zawód, zmieniłam swoją profesję. To tak tytułem wstępu chciałam powiedzieć, dlaczego właśnie zajmuję się głównie nowotworami teraz i neurologicznymi, ale w zasadzie to od bobasa do starszych osób, wszystkie choroby, które są, które jak to medycyna chińska mówi, jeżeli weszły za naszego życia, to muszą też wyjść, tylko trzeba dać odpowiednie narzędzia. Drodzy Państwo, ja pracuję też na biorezonansach, natomiast ponieważ Państwo to na pewno wiecie, co to jest biorezonans, chciałam powiedzieć o takim jednym urządzeniu Clue Medical. Ja bez niego w zasadzie nie zaczynam żadnych osób, znaczy bez weryfikacji tym urządzeniem żadnych osób, które mają nowotwory. Chociaż w większości ludziom to robię, to jest elektrokardiogram, który nam szczytuje wegetatywny układ nerwowy. I to jest ciekawe, bo on potrafi szczytać energię życiową. Czyli tą energię, która jest potrzebna organizmowi do tego, żeby się zregenerował, bo na pewno Państwo wiecie, że organizm ma zdolności do samonaprawy. Tylko nie, zawsze mi ludzie pytają, ale jak to jest możliwe, że u jednych jest ta samonaprawa, u innych nie? No właśnie, trzeba mieć energię. Drodzy Państwo, to jest proste. Żeby wykopać dół, to trzeba mieć energię i łopatę, prawda? Narzędzia. Proste. Więc jeżeli mamy energię, jeżeli mamy narzędzia, czyli na przykład jakieś suplementy, czy zioła, czy cokolwiek innego, to wtedy organizm rusza i to się dzieje. I co, działa już? Okej. Okay. A, no działa, działa, niech pan mi pokaże. Strzałeczkami. A, działa. Tylko mocniej muszę kliknąć. Strzałeczki. Strzałeczki, dobra. I w zasadzie i tutaj właśnie ja szczytuję tą energię. Są to określone parametry, on również szczytuje krzywą oddechu. Oddech jest bardzo ważny, ponieważ po elastyczności płuc widzimy też, jak szybko organizm się będzie detoksykował i regenerował. Oddech jest kluczowy, zresztą tego mnie nauczył mój pierwszy nauczyciel i zawsze kładł na to nacisk, chociaż większość ludzi po prostu z tego się śmieje. A się okazuje, że 80% ludzi, jak robię te testy, nie umie oddychać. Dzieci naturalnie oddychają, ale już po 30 roku życia, w zależności jaki mamy stan,
zdrowia, po prostu coraz ciężej nam jest oddychać. Przepraszam, znowu coś zepsułam. Okej. Drodzy Państwo, zawsze zaczynam od definicji, bo to jest takie oczywiste i muszę to zrobić. Co to jest zdrowie? Stan pełnego fizycznego, umysłowego, ale również ekonomicznego dobrostanu. Nie wystarczy tylko nie mieć choroby bądź być niepełnosprawnym. Co głównie wpływa na nasze zdrowie? Pozytywne myślenie. Myśli, tak w zależności jak myślimy, jak jesteśmy pozytywni w życiu, jak jesteśmy radośni, od tego w zasadzie zależy nasze zdrowie. Unikanie stresów, no to jest właśnie to, te pozytywne myśli, nie szukanie, że tak powiem, dziury w całym, nie mieć żadnych urazów do nikogo innego. Zdrowe odżywianie, ruch, hartowanie, tak? Życie bez zagrożeń. Zwróćcie Państwo uwagę, tutaj jest druga informacja, czynniki wpływające na nasz stan zdrowia, czynniki genetyczne. Zawsze mnie to... Nie chcę powiedzieć, uśmiecham się, jak mi ludzie mówią, a wie Pani, ja mam cukrzycę genetyczną. Ja mówię tak, genetyczne to my mamy złe nawyki żywieniowe albo zły styl życia. Drodzy Państwo, badania w Stanach Zjednoczonych jasno pokazały, że dzieci wzięte z domów dziecka po 30 latach funkcjonowania razem z rodzinami miały dokładnie tendencję do tych samych chorób. Czyli genetyka to jest naprawdę mało co. Głównie dziedziczymy takie jakby styl, czyli na przykład jeżeli matka jest nerwowa, to dziecko też będzie nerwowe. Często rodzice do mnie mówią, bo moje dziecko jest nerwowe. Ja mówię, dobra mamo, spójrz w lustro, od kogo jest nerwowe. To jest, proszę Państwa, jednoznaczne. W takim, jakim domu się wychowaliście, jakie macie programy zapisane, to potem Wy to świadomie, czy chcecie, czy nie, to i tak to macie wpisane w sobie. Tak? To jest bardzo ważne. Tutaj widzimy przykład klasyczny Polaka. Mówi się, że coraz dłużej żyjemy. I to jest ciekawostka, drodzy Państwo. 15 lat ostatnie naszego życia jesteśmy osłabieni, jesteśmy jakby trochę wyłączeni, bo mamy tak już dużo leków, że nasz mózg nie jest w stanie już tak dobrze funkcjonować. Jesteśmy tacy troszkę wyalienowani społecznie, jesteśmy smutni. To jest też wynikiem, nie chcę powiedzieć, że leków, ale takiego już zmęczenia naszego organizmu. Mówi się, że coraz dłużej żyjemy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale od 3 lat następują zmiany, a mianowicie zaczęli umierać ludzie młodsi między 35 a 45 rokiem życia. O tym też się nie mówi. Ludzie starsi nas po prostu przeżyli już w tym momencie, tak? No oczywiście, kto by chciał iść na imprezę? No wiadomo, że każdy z tym panem, bo jest uśmiechnięty. Czy jest Państwu wiadomo, że człowiek może żyć w zdrowiu 120 lat? Większość ludzi zawsze na wykładach, jak to mówię, się uśmiecha, ale drodzy Państwo, to jest nasza, my jesteśmy do tego, że tak powiem, tak zaprogramowani, my tyle powinniśmy żyć. Skracamy o 1/3, tylko świadomie bądź nieświadomie, tak? Pewne rzeczy typu papierosy, alkohol, to wiemy, że nam szkodzą. Mało się mówi o stresie. Teraz już coraz więcej. Można poczytać na internecie, że trzeba mieć pozytywne myśli, trzeba mieć dobre emocje, dobre intencje. Wtedy się żyje nam po prostu lepiej. Dlaczego ludzie chorują? Stres, głównie stres. Kto teraz nie ma stresu w tych czasach, prawda? Drugi temat, negatywne myśli, toksyczni ludzie. 5 najbliższych osób w naszym otoczeniu wpływa na to, kim jesteśmy. Jeżeli mamy toksycznych ludzi w otoczeniu, to będziemy sami mieć stresy i będziemy toksyczni. To jest, drodzy Państwo, bardzo ważne. Stawianie się w roli ofiary, czyli jest często ludziom, mi się nic nie udaje. Ty to masz szczęście, ja to mam ciągle pecha. Jeżeli będziemy myśleć o tym pechu, to on będzie cały czas przychodzić. Środowisko, tlen, oddychanie. Tutaj mój nauczyciel uczył mnie tak zwanych AKM-ów. AKM 7, głównie 15 głębokich oddechów na nerki dla partnerek, ale takie powszechnie znane oddechy są Wima Hofa. Można sobie poczytać naprawdę wiele na ten temat. Drodzy Państwo, kolejne. Pożywienie, niedostarczenie odżywczych składników. Czy zjedzenie bułki, nie chcę tutaj pić do marketów, ale powiedzmy z marketów, do tego margaryna i żółty ser, czy to jest jedzenie? To jest jedzenie, to jest pożywienie, ale czy to jest odżywienie naszego organizmu? Prawie nic. Prawie zero. To jest takie zapchanie trochę kiszki. I potem się dziwimy, dlaczego mamy choroby. Drodzy Państwo, warto wspomnieć tutaj o doktorze Alexis Carrelu, który w 1914 roku dostał Nagrodę Nobla za to, że udowodnił światu, że komórka może być praktycznie nieśmiertelna. Mało kto o tym mówi, a to jest dosyć istotne. On wysublimował z mięśnia sercowego kurczaka komórki i utrzymywał je przy życiu, czyli oczyszczając otoczenie, odżywiając. No i taki sposób sobie żyło laboratoryjnie. Kurczak już dawno zdechł, po 12 latach, a komórki żyły 34 lata. I na dobrą sprawę żyłyby jeszcze dłużej, gdyby nie fakt, że po prostu przerwano doświadczenie, bo szybciej by ten doktor umarł niż te komórki. Prawdopodobnie.
Warto też tak, że możemy, to tylko jest informacja, że komórka może być nieśmiertelna, a my się składamy przecież z czego? Z komórek, bo są jednostką jest komórka w naszym ciele, tak? Z kolei doktor Bruce Lipton pokazał, że każda komórka ma umiejętność przemieszczania się w kierunku tam, gdzie czuje pożywienie. Czy Państwo zastanawialiście się dlaczego, bo ja nie was sporo osób prowadzę nowotworowych, dlaczego niektóre osoby, które mają trzeci, czwarty przerzut, oni mają idealne badania krwi? Słyszeliście o takich przypadkach? Drodzy Państwo, nie? Do mnie przychodzą czasami takie osoby i mówią, wszyscy się dziwią, lekarze się dziwią, aczkolwiek wiedzą, że takie przypadki są. A ja mówię, jasne, dlatego że, tylko że u mnie już na biorezonansach nie wychodzi tak kolorowo. Na elektrokardiogramie, tym pierwszym, co Państwu pokazywałam, już w ogóle jest bardzo, bardzo niska ta energia życiowa. I to jest moje, to co powiem, to jest absolutnie moje jakieś tam refleksja, że właśnie idąc tutaj tokiem myślenia doktora Bruce'a Liptona, że komórka, kiedy widzi, że jest organizm bardzo zakwaszony, a wiadomo, że jeżeli przyjął ileś już chemii, to on jest bardzo zakwaszony, to po prostu nie chce już tej krwi zjadać, czyli w krwi mamy dobre parametry, ale komórka się nie odżywia, tak? Czyli krew niesie składniki, ale komórka już tego nie zabiera. I tutaj doktor Matthias Rath, czyli to bardzo, bardzo moje, twórca medycyny komórkowej, bo ja się głównie skupiam na odżywianiu na poziomie komórkowym. To jest właśnie to opisane, że gdy oczyszczamy płyny, to nasza komórka może być nieśmiertelna i oczywiście, gdy ją systematycznie odżywiamy. Drodzy Państwo, co potrzebuje komórka? Komórka potrzebuje między 65 a 79 minerałów. Zwróćcie uwagę, głównie w suplementach jest 5 czy 6 czy 10, maksymalnie 15. Potrzebuje między 12 a 15 witamin i tutaj nie jest najczęściej, tutaj najczęściej jakoś sobie dajemy rady. Potrzebuje aminokwasów, wody, tlenu, ruchu. To jest istotne. Drodzy Państwo, jak zadbamy o komórkę, tak zdrowe będzie nasze całe ciało. Jeżeli nasza komórka nie ma odpowiednich składników podstawowych, to nowe komórki, które się tworzą codziennie, po prostu już nie będą takie zdrowe, tak? To jest oczywiste. Z komórek powstaje tkanka, z tkanki, organy itd., itd. Aha, znowu już wyłączyłam. Niechcący. Albo nie, albo tak. Okej. Okay. Drodzy Państwo, mowa jest o jelicie. Tutaj mamy pod mikroskopem kosmki jelitowe. Widzimy, jak wyglądają czyste kosmki jelitowe i do tego trzeba dążyć, żeby nie było tam złogu w jelicie. To są tak średnio zabrudzone, a tutaj mamy posklejane. Tutaj sobie trzeba uświadomić też jedną rzecz. Ponieważ jelito to nie tylko odżywianie, ale przede wszystkim, znaczy odżywianie, strawienie, końcowe trawienie, ale też odżywianie na poziomie komórkowym. I teraz tak, te nasze kosmki powinny tak falować. Jeżeli mamy posklejane, tak jak tutaj jest na obrazku, tak, te kostki jelitowe, to w pierwszej kolejności u nas się wchłaniają, drodzy Państwo, węglowodany. Węglowodany proste, cukry. Zwróćcie uwagę, że często ludzie, którzy mają pozaklejane jelito, oni cały czas muszą pić albo Coca-Cola, albo coś słodkiego, bo oni potrzebują paliwa rakietowego. Ponieważ u nich jest tak pozaklejane jelito, że oni nawet jedzą białka i tłuszcze, a żeby dobrze się wchłaniały białka i tłuszcze, musi być, kostki muszą być luźne, tak? Muszą być takie czyste. I wtedy, ponieważ białka i na końcu tłuszcze najdłużej się, że tak powiem, wchłaniają, to one wtedy wchodzą w te przestrzenie i mamy pełne spektrum odżywiania. Jeżeli mamy pozaklejane, to w zasadzie tylko i wyłącznie węglowodany proste nam wchodzą do organizmu. I wtedy najczęściej ludzie mają no, szereg problemów, ale głównie sercowo-naczyniowe, tak? Mówi się, że statystyczny Polak ma w wieku 60 lat, prawie wszyscy, problem sercowo-naczyniowy, z układem krążenia, tak? Miażdżyca i tak dalej. To jest kluczowe, żeby to zapamiętać. Drodzy Państwo, no tutaj, że 80% naszego kontaktu ze światem zewnętrznym ma miejsce właśnie w jelicie, to, że jelito to nasz drugi mózg, na pewno Państwo wiecie, bo tam jest cała siatka neuronów. Także zadbajmy o to, tu widzimy coś, jak się tworzy też patogenna flora bakteryjna, jak nas atakują tutaj bakterie. Niestety w wyniku złej flory bakteryjnej, która jest kluczowa, musi być prawidłowa w jelicie, żeby organizm był cały zdrowy, żebyśmy nie chorowali, ponieważ 85% chorób bierze się z jelita, musimy mieć w porządku florę bakteryjną. Kiedy mamy dysbiozę, kiedy mamy poszczególne takie efekty typu zaparcia, anemię, kiedy mamy astmę, mówi się, że astma jest chorobą nieuleczalną, biegunki, przewlekłe zmęczenie, depresja, rak. To jest wszystko problem z jelitem, tak? Funkcje flory bakteryjnej to jest nie tylko też wytwarzanie funkcji przemiany materii, czyli wytwarzanie witamin, tutaj mamy funkcję ochronną, ja to mówię w wielkim skrócie, tak? Tutaj cała, jeżeli chodzi o rozwój układu odpornościowego, limfocyty T, limfocyty B, tutaj mamy również wytworzenie kosmków jelitowych, jakże ważne, tak? Jeżeli pracują dobrze kostki, to mamy prawidłowe odżywianie na poziomie komórkowym. Co niszczy jelita?
Tu jest na pierwszym miejscu metale ciężkie, taki znalazłam slajd, bo powiem Państwu szczerze, że nie miałam czasu, żeby się przygotować za bardzo. Ale ja bym tutaj na pierwszym miejscu powiedziała stres. Stres jest głównym czynnikiem wyniszczającym cały organizm, nie tylko jelita. Cały. Nasza flora bakteryjna w wyniku silnego stresu potrafi nawet spaść do 80%. Tak? A wiemy, co się w ostatnim czasie dzieje, drodzy Państwo. Jak dużo mamy stresu, jakie informacje nas dopadają. Antybiotyki, pestycydy, konserwanty, narkotyki, metale ciężkie. Tak? To o tym zaraz sobie powolutku wszystko powiemy, co wpływa na nasze jelita. Chciałam tutaj troszkę powiedzieć o pasożytach, ponieważ to też wpływa na nasze jelita. Przy czym to i tak jest wynikiem złej flory bakteryjnej. Ja tutaj jeszcze bym powiedziała jedną rzecz, dlatego że pierwszą taką barierą, jeżeli mówimy, że łapiemy jakiekolwiek patogeny z przewodu, w przewodzie pokarmowym, to pierwszą barierą, która powinna wyniszczyć jajeczka, które niechcący połykamy, a mamy kontakt praktycznie wszędzie, drodzy Państwo, gdziekolwiek byście nie dotknęli, to mamy jakieś patogeny, tak? Nasz żołądek, gdyby nasze pH żołądka było prawidłowe, czyli 1,5-2,5, to wtedy nie mamy prawa mieć patogenów żadnych. Ale jednocześnie to też nam mówi, że jeżeli mamy prawidłowy kwas żołądkowy, to najczęściej mamy też bardzo dobrą florę bakteryjną. Okay. Bardzo często, kiedy mamy pH podwyższone, nie wydziela się pepsyna. To jest taki enzym, który trawi wstępnie białka i potem te białka, które niestrawione trafiają do jelita, potem one tam gniją, pleśnieją, tworzą się różne bakterie, czyli tworzy nam się dysbioza, tak? Czyli na dobrą kwas żołądkowy to jest podstawa i utrzymanie flory bakteryjnej. Zmiany w środowisku naturalnym. Państwo to wiecie, a ja wzięłam te slajdy, żeby tylko przypomnieć, bo nie wiem, jaka tu jest też u Państwa, czy ktoś jest pierwszy raz, kto już troszkę zna się, czy tam wie troszeczkę więcej. To, że mamy kwaśne deszcze, bo często ludzie mówią, a ja mam wszystko ze swojego ogródka. Ja mówię, jest fajnie, tylko że kwaśne deszcze padają już wszędzie. Zawsze to lepsze, tak? Bo to nasze, bez nawozów, ale mimo wszystko pewne zmiany, które już zachodzą, my nie mamy na to wpływu. Byśmy musieli chyba nie żyć na ziemi. Pranie mózgu dotyczące żywności i lekarstw. To jest tylko taka informacja, drodzy Państwo, że ja osobiście, ale mało oglądam telewizji, mało, zwłaszcza reklam, ale osobiście nie znalazłam dobrego suplementu, który byłby reklamowany. I do czego zmierzam? Chciałam powiedzieć, że najczęściej dobre suplementy nie są reklamowane. I jest różnica między braniem witaminy B12 a B12, czy koenzymu Q10 i koenzymu Q10. Różnica najczęściej jest duża w cenie i musicie Państwo wiedzieć, że najczęściej coś się za tym kryje, czyli musi być forma, która jest wchłaniana. Bardzo często produkty, które są reklamowane, niestety nie mają tych form. Mało tego, często wydaje mi się, że jest podawana taka częściowa prawda. A jaka częściowa, to Państwu za momencik powiem. Mało kto o tym mówi, drodzy Państwo, że żeby się wchłonęła jakakolwiek witamina czy minerał, potrzebuje synergii wchłaniania witamin. To jest akurat niemieccy lekarze to opracowali. Zobaczcie na witaminę E. Ona, żeby się wchłonęła witamina E, potrzebuje A, B6, C, B12 itd. Ale B6 z kolei, zwróćcie uwagę, a tu nie, a jest, jest A, E, B1, B3 itd. Czyli jeżeli zaczynamy się suplementować, drodzy Państwo, jedną witaminą, to na początku poczujecie poprawę, póki organizm ma w organach zapasy. W kościach ma 30 lat minerały i w zębach, tak? To także 30 lat może pobierać, potem się tworzy osteoporoza. Ale witaminy mamy najczęściej do pół roku w zapasie. I często ludzie biorą na przykład jedną witaminę D, na początku czują poprawę, a potem mówią, kurczę, biorę 2 lata i coś ten stan mój cały czas jest taki sam. Dlatego, że nie uzupełnili pozostałych. Jeżeli zaczynamy się suplementować, to dobrze zrobić to kompleksowo. Czyli jak dajemy coś z zewnątrz, to dajemy wszystko. Po prostu. Tak? O tym się bardzo mało mówi. Drodzy Państwo, badania były robione odnośnie spadku witamin, minerałów w warzywach. To Wy doskonale wiecie. Przy czym badania zakończono w 2002 roku. I zobaczcie, spadki były w granicach 73-62 wtedy. Teraz już nie robią badań. Przy czym jasno też muszę powiedzieć, że to zrobiła firma, która tworzyła suplementy, w związku z czym możemy podważyć troszkę, że to jest nie do końca prawdziwe, prawda? Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że mogli trochę zakrzywić rzeczywistość, to myślę, że w tych czasach już, a minęło w prawie 20, no niecałe 19 lat, można powiedzieć i przyjąć to za pewnik, że teraz już tak jest, tak? Ale my musimy oczywiście coś jeść. To nie jest tak, że mamy nie jeść, no bo w końcu czymś się trzeba żywić, prawda? Tutaj, jeżeli chodzi o konserwanty, koloraty, spulchniacze, to jest też ciekawe, drodzy Państwo, ponieważ przeczytałam informację, że w latach 90. ubiegłego wieku spożywaliśmy średnio około 2 kg dodatków do żywności rocznie.
W tej chwili badania mówią, że jest to między 10 a 15 kg. Czyli mało kto też czyta, myślę, że Państwo czytacie, skoro tu jesteście, etykiety. Tam jest bardzo dużo wypełniaczy, zwłaszcza zwrócić uwagę na izolaty białka sojowego, ponieważ one w nadmiarze będą, one wpływają na estrogeny, hormony żeńskie. I słuchałam kiedyś taką jedną panią profesor, która powiedziała, żeby się nie okazało, że jak ktoś jest weganem, wegetarianem, to żeby z małego Jasia nie wyrosł Jaś, tylko Janina. Bo po prostu to są hormony, to wpływa na hormony żeńskie, więc uwaga z tą soją i z dietami wegetariańskimi, ponieważ tam jest bardzo dużo w tych różnych kotlecikach i tak dalej, tak? To zwracać uwagę, ale nie tylko, proszę Państwa, już w wędlinach wszędzie, to po prostu jest wszędzie. To, że świnka już w tej chwili rośnie 3 miesiące, to już 33 dni, nie przepraszam, 3 miesiące, tak? 3 miesiące i 3 dni. To już Państwo pewno wiedzą, bo oczywiście jest nasprycowana różnymi antybiotykami, hormonami wzrostu i tak dalej. To samo jest z kurczakiem. Ja w ogóle, jeżeli chodzi o mięso kurczaka, szczerze, nie wiem, jest taka wielkie boom na te białe mięso, a ja to jest ostatnie mięso, które ja zjadam. Praktycznie go nie jadam, chyba że mam jakieś swojskiego kurczaka. Głównie jem dziczyznę, jagnięcinę, cielęcinę, ale też dużo dziczyzny. I zachęcam Państwa, nie wiem czemu każdy mówi, że mięso czerwone jest złe, ja tego po prostu nie rozumiem. Gdzie macie żelazo, drodzy Państwo, hemowe? W białym mięsie? Nie mamy tego. Okay? Tak nas cały czas przekonywali ze względu na chorobę wściekłych krów i pojęli nam to, że już teraz czerwone mięso jest B. No i drodzy Państwo, ja uważam, że rzadko jedzone, bo nie jestem w ogóle zwolenniczką, żeby być wegetarianem, weganem, natomiast uważam, że raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, wysokiej jakości, do godziny 15 zjedzone mięso, żeby się zdążyło spokojnie strawić przed pójściem spać i dodatkowo nie z ziemniakami, nie z kaszami, tylko samym warzywem oprócz ziemniaka. Tak? I tłuszczem. I tak zjedzone mięso na pewno bardzo szybko się Państwu strawi. Na 100%. I ono, zanim pójdziecie spać, ono się strawi, nie zakwasi Waszego organizmu. Zresztą wszystko zakwasza, tylko kwestia, jak szybko organizm potrafi wyrównać, tak? Te zakwaszenie. To o to tu chodzi. Także trzeba wiedzieć, także jedźcie wysokiej jakości mięsa, małe, ale wysokojakościowej, dobrze? Jeżeli chodzi o aspartan, drodzy Państwo, dodawany do wszystkich zero, do wszystkich innych tam, nie wiem, gum, trzeba na to uważać. McDonald's, to, że zły, to każdy wie. Zwróćcie uwagę na fluor. Jak ktoś nie wie, jak fluor jest szkodliwy, to proszę sobie znaleźć w internecie informacje na temat, co robił, do czego wykorzystywał Hitler fluor. I wtedy Wam się wszystko wyjaśni. Ja osobiście przekonuje mnie ta informacja i my mamy pastę do zębów bez fluoru. I zachęcam Państwa również. Pij mleko, będziesz wielki, a może chory. Jedyne zdrowe mleko to mleko matki. Nie do końca też tak jest, chociaż mleko matki oczywiście, że jest najzdrowsze, chociaż już jest udowodnione naukowo, że i tak zawiera toksyny, ale to i tak jest najlepsze, teraz już wszystko coś zawiera. Natomiast chodzi tutaj, drodzy Państwo, głównie o mleko, które jest w sklepach, tak? Ja nawet uważam, że nie zasługuje to na miano, żeby to nazywało się, że to jest mleko. To jest produkt mlekopodobny. I o co tutaj głównie, drodzy Państwo, chodzi? O to, że żeby mleko nam nie szkodziło, to musi mieć powyżej 3,8% tłuszczu, zapamiętajcie to. Okej, okay, wtedy się robi neutralny. A krowa, krowie mleko właśnie ma około tam 4,4 coś. Ja aż tak bardzo się nie znam, ale ma na pewno powyżej. I tutaj jest też badania były robione, że największa zachorowalność na osteoporozę właśnie jest w tych krajach, gdzie najwięcej się spożywa produktów mlecznych. Powiem Państwu ciekawostkę, bo moja siostra całe życie miała alergię. Ona ma 41 lat. Całe życie miała alergię i ona nie mogła produktów mlecznych jeść, więc wydawałoby się, i widząc tą teorią, że powinna mieć słabe kości. Ponieważ pracuje w szpitalu, zrobili jej prześwietlenie kości i powiedzieli, że ona ma o 15 lat młodsze kości, że to się rzadko zdarza. Teraz poszła do chiropraktyka, ja tam mam taką zasadę, że wszystkich wysyłam, całą rodzinę moją, siebie na końcu, do kogo, żeby tobie robili przegląd, żeby był prosty kręgosłup, zaraz też o tym powiem. I ostatnio właśnie prostował jej kręgosłup ten chiropraktyk i mówi tak, widać, że ma pani siostrę naturopatę. Mówi, tak ma pani elastyczne kości. Kości muszą być elastyczne. Wiem, że to brzmi dziwnie. Które się łamią? Te kruche i też te takie sztywne i kruche, tak? Dlatego ludzie starsi, jak mają osteoporozę, to nie wystarczy je puknięcie i one się łamią, bo są kruche. Natomiast kość musi być taka jak deska. Mam na myśli elastyczność, czyli porównywalną do deski. No deska też jest twarda. I nasza kość ma być taka jak deska. Ona ma być w jakiś sposób amortyzować i wtedy nam nie pęka, jak upadniemy, okej? Okay? Czyli pamiętajcie, to tak dziwnie brzmi, że mają być elastyczne, ale wiemy już tak, co mam na myśli, mówiąc o elastycznych kościach.
Cukier i gluten, sprawcy nieszczelności jelit. No to każdy też to wie, ale sobie troszkę więcej powiemy. Zboża modyfikowane. I tu uwaga, każdy kontynent ma jakieś coś, co jest bardzo modyfikowane. U nas jest pszenica, w Azji mamy soję, a w Amerykach mamy kukurydzę. I te trzy rzeczy, w zasadzie tych trzech rzeczy nie powinno się jeść. Naprawdę nie powinno się jeść. To, że białe mąki, biały ryż tutaj... Nie, nie powinno się. Dlatego ze względu na modyfikację. Ponieważ jak jest duża modyfikacja, to są białka, które nasz organizm nie umie czytać. Nasz organizm tylko czytuje to, co jest z natury, czyli to, co jest pradawne. I zaraz właśnie o tym powiem, tak? Okej. Okay. Białe mąki, ryż biały właśnie też powoduje wysoki indeks glikemiczny. Także tutaj mamy wysoki wystrzał cukru i za tym idzie insulina, która potem powolutku opada. Węglowodany, cukier, glukoza i szkodliwość. Glikacja białek, tak? Przyspieszanie starzenia. Drogie Panie, uwaga, jak nie chcecie mieć zmarszczek, to nie wolno jest cukru. Węglowodanów prostych, nie będzie zmarszczek. Będziemy piękne i młode. Wzrasta poziom insuliny, to wiemy. Wytracane są z organizmu witaminy z grupy C i również B, znaczy z grupy C, z grupy B i witamina C. Rozrastają się grzyby, komórki nowotworowe. Czym się żywi nowotwór? No właśnie, głównie węglowodanami prostymi. Mhm. Spada odporność organizmu, tryb spalania tłuszczu jest zablokowany, obniża się poziom koenzymu Q10, jakże ważny, i kolagenu, tak? Z tłuszczu tworzy się 200 razy więcej cząsteczek ATP. Tłuszcz jest naprawdę zdrowy, tylko też musimy jeść zdrowy tłuszcz, na pewno nie margarynę, tak? To jest taka informacja, drodzy Państwo, że dzisiejsza pszenica ma 42 chromosomy, podczas gdy pszenica z czasów naszych przodków miała ich 14. To jest odpowiedź też na Pani a propos kukurydzy. Co to znaczy? Że na pewno znacie mąkę orkiszową, płaskórkę samoprze, tak? Wiemy, co to jest. Super. I ona ma takie białka, które nasz organizm umie czytać. I one nam nie szkodzą. Przy czym też zaznaczam, że jak osoba jest chora na nowotwór, to będę trochę kładła nacisk, dlatego że akurat no, te nowotwory neurologiczne są takie moje, najwięcej takich ludzi przyjmuję, to wtedy zabrania mimo wszystko nawet jedzenia orkiszu na jakiś czas. Dopóki nasz organizm nie złapiemy go, że tak powiem, w ryzach, zaczyna zdrowieć, to dopiero wtedy powolutku wprowadzamy orkisz i tak dalej, i tak dalej. Głównie tutaj wtedy pracuję na diecie ketogennej. Tutaj nie będziemy, bo to jest celiakia, to Państwo na pewno wiedzą, nie będziemy o tym mówić. Drodzy Państwo, cukier. To, że cukier jest szkodliwy, to wiemy. Przy czym od razu też mówię, to nie jest tak, że nie można jeść w ogóle cukru. To nie jest tak. Mówię o osobach, które nie są chore, tak? Mówimy o takiej zwykłym, przeciętnym zielińskim. Ja tylko zwrócę jeszcze, zanim powiem, ile możemy jeść tego cukru, to tylko chciałam wyjaśnić, że bardzo często rodzice dają dzieciom do szkoły banana, jakąś tam słodycz, cukiereczka jednego i mówią rodzice, że najczęściej dziecko nie je, ono nie je słodyczy. Ale tak, dostaje wodę, która jest tam z tymi różnymi aromatami, znaczy tam są cytrynowe, tak, to one są z cukrami, tam jest dużo, dosyć sporo cukru. One mają około 6 łyżeczek cukru w takiej wodzie. Dają jakiegoś banana, potem dają cukiereczka, dziecko na śniadanie zjadło płatki jakieś tam i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, okazuje się, że to dziecko zamiast dozwolonej ilości, takiej, o której mówi WHO, to ono zjada 3 razy więcej. I jak prowadziłam ostatnio wykład, to wzięłam jedną mamę, która stwierdziła, że jej dziecko nie je cukru. I ja wsypywałam, ona mi mówiła, co dziecko je, a ja wzięłam szklankę i wsypywałam po prostu łyżeczkami cukier. I okazało się, że to dziecko zjadło 3/4 szklanki cukru. Mama była przerażona, a myślała, że po prostu dziecko jest zdrowo prowadzone. Okej? To są takie, tutaj jeszcze ważna rzecz, nie przesadzaj z owocami. Drodzy Państwo, ja prowadzę swojego fanpage'a na Facebooku. Możecie mnie znaleźć wpisując Ilona Wężyk-Saba, medycyna naturalna. I tam nagrałam live'y, one są nagrane, te filmiki, o tym, jak owoce, że to jest niebezpieczna pułapka. Ja nie mam nic przeciwko, żeby jeść owoce. Tylko wiedzcie o tym, że nadmiar fruktozy bardzo szkodzi. Były robione badania w rzymskiej klinice pediatrycznej, Dzieciątka Jezus, tak ładnie się nazywa, gdzie, drodzy Państwo, wzięto pod uwagę, dlaczego dzieci mają niealkoholowe stłuszczenie wątroby, dlaczego dzieci mają nadwagę i zespół metaboliczny. Wiecie, co się okazało? U wszystkich był nadmiar fruktozy w diecie. Czyli rodzice zamiast podawania cukierków, logicznie dobrze poszli, no stwierdzili, że będą dawać owoce. Tylko dlaczego owoce dawali 5 razy dziennie zamiast raz? Owoc może być zjedzony praktycznie raz dziennie, pod warunkiem, że jesteśmy zdrowi. Ja, robiąc ten test na elektrokardiogramie, o którym Państwu na początku powiedziałam, tam jest taki fajny parametr glikogen w wątrobie. On bardzo, bardzo jest ważny, jak dzieci mają padaczkę. Bardzo ważny, bo od tego się zaczyna. Ale do czego zmierzam jeszcze? Ja tutaj powiem może takie podstawy tej piramidy, chociaż to nie jest żywienie, a bardziej stylu życia. Zobaczcie Państwo, w ogóle ją znalazłam, wygooglowałam na internecie i
bardzo była taka moja i dlatego stwierdziłam, że w ogóle cudownie, że ktoś tak myśli jak ja, nie wiem, kto ją stworzył. W każdym razie, zobaczcie, ruch to jest podstawa, tak, to wiadomo. Teraz tak, ziarna z grubego przemiału, kasze, oleje roślinne, woda, zobaczcie ile jest wody, mamy oleje, tak, roślinne. Na drugim, potem wyżej, mamy warzywa, do woli, ja się z tym zgadzam, warzyw jemy do woli, natomiast owoc, zwróćcie uwagę, jest napisane raz dziennie. Ktoś po prostu czyta w moich myślach. Dalej mamy strączkowe, orzechy i tak dalej, i tak dalej. Ryb, drób, jaja. I tu jest napisane 0,2 razy dziennie. I odnośnie jajek, ja bym, tutaj masło bym przerzuciła do olei, bo masło można jeść, natomiast jajka. Myślę, że autor dobrze napisał z punktu widzenia białek, dlatego że ja zawsze pozwalam, mówię tak, że można zjeść do 2 białek dziennie, ale do żółtek to nawet do 15, jak ktoś chce. Żółtka to tłuszcz. Najzdrowszy. Nie ma nic w tej chwili zdrowszego jak szczęśliwe, znaczy jajka od szczęśliwych kurek, tak? Swojskich. Także jajek, tylko uważajcie na białka, nie przesadzajcie z białkiem, dobrze? No i tutaj nabiał, u góry jest mięso, pszenica, 4 razy w miesiącu i cukier, no to wiadomo, że jest szkodliwy, tak? Drodzy Państwo, zwróćcie uwagę na elektrosmog. To jest też ważne, bardzo ważne. Ja najbardziej się denerwuję, chociaż sama ten błąd zrobiłam. Przyznaję się bez bicia, nie miałam świadomości wtedy, na elektroniczne nianie, które są kupowane dzieciom, tak? Dziecko ma czaszkę połowę cieńszą niż my, ale jednocześnie wszystkie, cały elektrosmog uderza w niego, uwaga, 10 razy mocniej. To jeżeli Wi-Fi jest szkodliwe i mówi się, że w przeciągu 4 metrów nie powinny nikt siedzieć w przeciągu od Wi-Fi, to wyobraźcie sobie, co się z takim dzieckiem dzieje. Ile osób mieszka w bloku, gdzie naprawdę ten Wi-Fi jest za... To co się dzieje, te dzieci są od początku ładowane, a potem dzieci mają ADHD, jest jakaś agresja. I ja wiem, że to, drodzy Państwo, małe jakby czynniki skumulowane w ileś tam naście będzie powodować, że potem to dziecko jest pobudzone, tak? To nie jest, to tak nie powinno funkcjonować, ale ja ten sam błąd zrobiłam. Tutaj zaraz będziemy mówić, sieci bezprzewodowe, to Państwo wiecie, tak, telewizor. Telewizor z tego wszystkiego to jest w sumie najmniej szkodliwy, tylko dobrze było, żeby było powyżej 4 metrów. A tu mi się otwiera. Och, cudownie. Drodzy Państwo, kuchnie indukcyjne, o tym też nikt nie mówi. Myślicie, że one są zdrowe? 25 lat gotowałam na kuchni indukcyjnej. A teraz, kiedy budowałam swój nowy dom, tak jak powiedziałam, że chcę mieć gazową, to pomyśleli, wszyscy się pukali, co ja w ogóle chcę. Jak? Pani ma nowy dom? Wszystko mi chcieli, no, najnowsze sprzęty, w ogóle, no, ja powiedziałam, że nie, żadna mikrofala, żadnej płyty indukcyjnej, nic, po prostu prostota. Ugotujcie sobie, to jest w ogóle, można zrobić ciekawe doświadczenie, ugotujcie sobie rosół, ten sam, z tych samych składników, na ogniu i ugotujcie na kuchni indukcyjnej. Nie ma porównania. Dokładnie. Czyli coś jest na rzeczy. Zobaczcie, drodzy Państwo, jak w tej chwili dzieci jedzą. Dzieci mają krzywe kręgosłupy, bardzo często się schylają. To jest bardzo niezdrowe jedzenie. Jednocześnie też powinno dziecko łapać oddech. Oddech jest bardzo ważny, że co każdą łyżkę, nie jeść szybko. Łyżka zjedzona, głęboki oddech wyprostowany. Zaraz o mikrofalach sobie powiemy, Państwo na pewno wiedzą, że są niezdrowe. Tutaj te promieniowanie, że jest podwyższone, teraz co się dzieje, to jest w ogóle, koło mnie też niestety wbudowali maszyn. Muszę Państwu powiedzieć, że przegraliśmy, mimo że dużo osób się zbuntowało i daliśmy sprawę do sądu, to przegraliśmy, dlatego że prawo się w Polsce od lutego zeszłego roku się bardzo zmieniło i teraz już nikt nie wygra. No ale trudno, mam maszt, natomiast zrobiłam sobie już odpromienniki, więc na całe szczęście jest już nieźle. U mnie jest nieźle w domu i na ogrodzie. Kawa w kapsułkach, kawa rozpuszczalna. Nie chcę nawet o tym słyszeć. Kawa jest też zdrowa, drodzy Państwo, tylko wiedzcie o tym, że kawa musi być wypita z ekspresu. Musi mieć ekspres, tak, który ma młynek. Ma być 2 minuty od momentu zmielenia do zaparzenia. I taką kawę wypijamy sobie i przepijamy 2 razy większą ilością wody. To jest prawidłowo wypita, czyli kawa po włosku. Ale oczywiście nie chodzi o to, żeby pić 5 razy dziennie, tylko maksymalnie 2, tak? Ale taką kawę możecie pić. A to, że suplementy w tej chwili, że w Polsce jesteśmy lekomanami, to każdy wie, prawda? Jak dużo Polacy, podobno w Europie, najwięcej spożywają suplementów i leków. Nie wiem, czy Państwo wiecie, bo w ogóle mikrofala powstała, wymyślił to... nie pamiętam już, niestety, ale to chodziło o magnetron. To jest taki radar, był on wykorzystywany w Stanach Zjednoczonych i żołnierze, bo ten radar był od nich, tak ja wiem, z 3-4 razy większy i ci żołnierze zobaczyli, że im bliżej do tego radaru podchodzą, to im jest cieplej.
No i tak sobie ci żołnierze podchodzili i się ogrzewali. Ale potem się okazało, że po kilku miesiącach zaczynają ich organizmy słabnąć i bardzo dużo z tych osób miało nowotwór, znaczy białaczkę, dokładnie, tak? Potem mało kto też o tym wie, że w latach 60. rząd rosyjski zabronił sprzedaży mikrofalówek na terenie całego ZSRR. Nie wiadomo, czemu teraz z powrotem to wróciło. Zasada się nie zmieniła. Cały czas chodzi o cząsteczki wody. Jeżeli w pożywieniu jest woda, to tam będzie podgrzewanie, tak? To wiemy o tym. Za dużo nie chcę mówić, co się dzieje, że te komórki są targane, rozszarpane i tak dalej, ale bo to jest ważne. Teraz zwróćcie Państwo, znaczy mówię o wodzie. To jest ważne, bo chciałam wytłumaczyć w taki bardzo prosty sposób, jak woda wpływa na nasz organizm. To jest dr Masaru Emoto. Ktoś słyszał o tym panu? Japończyk. On całe życie swoje poświęcił, a pani słyszała, całe życie poświęcił na to, żeby zbadać wpływ w emocji na wodę. I zobaczcie, że udowodnił też światu, że pamięć, że woda ma pamięć. Super. Dr Masaru Emoto. Świetnie. Spoko. Udowodniono, że każda woda ma pamięć. I zobaczcie, drodzy Państwo, jeżeli cząsteczki wody są w układzie heksagonalnym, tak jak płatki śniegu, to jest dla nas woda zdrowa. Jeżeli, zobaczcie, tutaj mamy takie rozwalone, to już nawet sama wizualność, tak, pokazuje nam, żebyśmy tego nie chcieli wypić. Które byście Państwo woleli, tą wypić czy tą? Logiczne, że tą, tak? I ta woda jest dla nas zdrowa, to jest po modlitwie, a to jest przed. Czyli emocje, intencja, modlitwa może mieć wpływ na wodę. To jest bardzo ważne i to się przyda w skrajnych czasach, które może nadejdą, mam nadzieję, że nie. Tu są wszystkie, woda martwa, tak? Pamięta negatywne emocje, zobaczcie, jak są rozwalone cząsteczki, a tutaj macie woda śródlana i ożywiona, jakie piękne. I taką wodę powinniśmy pić sklastrowaną, też są wody plazmowane, strukturyzowane. Można sobie kupić dzbanek miedziany, wlać tam zimną wodę. 8 godzin niech stoi w tym dzbanku. Kupcie sobie też takie płytki strukturyzujące. Weźcie tą wodę w ręce, dajcie jej intencję. Ja wiem, że to może brzmi głupio. Troszkę trzeba więcej wiedzy i wtedy się okazuje, że to nie jest dziwne, co ja mówię, tak? Ale na wodę, Masaru Emoto już dawno to udowodnił, że na wodę mamy wpływ. Więc możecie też płynąć na wodę. I róbcie to, po prostu róbcie. A tu są jeszcze tam kilka z takich slajdów z ekspozycji na dźwięki heavy metalu, wpływ uczucia miłości, wdzięczności. Zobaczcie, jakie piękne. Albo tutaj brzydzę się to tobą. Drodzy Państwo, ponieważ powiedziałam, że nowotwory są mi dosyć bliskie, z doświadczenia mojego osobistego, ale również sporo ludzi prowadzę nowotworami. Gdy zachorujemy na nowotwór, zawsze o tym mówię, co należy w pierwszej kolejności robić. Bo większość ludzi co robi? Po pierwsze, płacze, lamentuje, pytanie, dlaczego to ja? Trzecia rzecz, najgorsza, to szukanie w internecie i tylko mówią, o Boże, 1% szansy, 2, 5, 10 i tak dalej, i tak dalej. Wiem o tym, że to nie jest miła choroba, sama to doświadczyłam. Wiem, jakie emocje szargają, wszystko rozumiem. Ja o tym wtedy nie wiedziałam, lat temu 14. Ale już teraz wiem, skąd się też u mnie wziął. I wiem, że po coś to było. Jeżeli przychodzi choroba, to nas po coś. Tylko trzeba odrobić lekcje w życiu. Ja nie wiem, czy już wszystkie odrobiłam w życiu. Dwa razy miałam tąpnięcia i zrozumiałam. Ale czy wszystko zrozumiałam, czy odrobiłam? Jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Gdy zachorujemy na nowotwór, twoje myśli tworzą twoją rzeczywistość. Na czym się skupiasz, to wzmacniasz i przyciągasz. Drodzy Państwo, ostatnio miałam wywiad robioną z panią dr Jolantą Nalewaj i od niej się to dowiedziałam. Państwu przekażę. Ona powiedziała w wywiadzie, że przeciętny statystyczny Zieliński ma między 6 a 8 nowotworów w przeciągu swojego życia. Mało kto o tym wie. Czyli co? Organizm sam się potrafi naprawić. Zrobiono badania, prawdopodobnie już po śmierci ludzi, którzy nawet nie wiedzieli, że umierają z nowotworem. Chciałam powiedzieć, że jak się dowiadujemy, że mamy nowotwór, mamy dużo stresu, to co się dzieje w stresie? Opada nasz system immunologiczny i wtedy bardzo szybko ten nowotwór się rozrasta. Ma przyspieszone razy 4, może więcej. Nie wiem, nie zrobiłam takich badań. Bo stres powoduje właśnie przyspieszenie wzrastania komórek nowotworowych. Wtedy, drodzy Państwo, nie szukacie internetu, tylko wychodzicie na dwór. 20 minut na dwór. Przytulacie się do drzewa, to się nazywa sylwoterapia. Wąchacie kwiatki, dosłownie, możecie też wąchać, bardzo mi się spodobał ten slajd. Możecie się położyć, no oczywiście, że jak jest zimno, to tego nie róbcie. Ale na przykład ja zimą wychodzę z dzieciakami minutę na śnieg, boso. Wiecie, jakie fajne, jak potem się wraca do domu szybko? Bardzo szybko się też biega. Także mamy od razu sport, bo to każdy nie chce za bardzo stanąć z tymi stopami. Także jest wesoło. A potem pijemy wspólnie herbatę malinową. Też jest fajnie. Przede wszystkim, drodzy Państwo, poszukajcie w internecie technik medytacji.
a jest bardzo dużo. Głęboki oddech. Oddechy są bardzo ważne. O których ja mówiłam, co mnie nauczył Peter Winkler, nie ma niestety w internecie, on to dla siebie zachowuje, ale na pewno Wima Hofa znajdziecie. Jest bardzo dużo już Wima Hofa. Zresztą bardzo dużo fajnych ludzi o tym mówi. To takiego pieska znalazłam, który medytuje, mi się bardzo spodobał. Do dobrego naturopaty. Czy bez względu, jaką idziecie medycyną, to znaczy ja zawsze mówię tak, do mnie jak przychodzi klient, nie mogę mówić pacjent, bo ja nie jestem lekarzem, więc mówię klient, to zawsze pytam się, jaka jest decyzja, czy idziemy, łączymy dwie, czy idziemy 100% naturalnie. Nigdy nikogo nie przekonuję, ponieważ to odpowiedzialność leży i tak w waszych rękach. To jest bardzo ważne. I zależności, ale ja uważam, że udanie się do naturopaty, dobrego naturopaty, który umie poprowadzić, umie znaleźć, dać narzędzia, jest zasadnym, dlatego że zanim nawet przystąpicie do chemioterapii, to ważne jest, żeby te 3 tygodnie, kiedy czeka się na to, zanim się zbiorą lekarze, konsylium, to wy już możecie lwią część zrobić. Wy już możecie się tak psychicznie, pozytywnie nastawić do tego nowotworu. Można tak wiele zrobić, można się nauczyć przez te 3 tygodnie oddechów, a nie szukanie w internecie i życie w strachu. Rozumiecie Państwo? Trzeba wyłączyć pewne mechanizmy i wziąć się za naprawdę korzystne dla Was. I wtedy odnajdziecie, i wtedy zrozumiecie, po co to się stało, jeżeli uwierzycie w to wszystko, że można wyjść, to nieważne, że Wam lekarz mówi 1 czy 5%, Wy i tak z tego wyjdziecie. Bo wiara czyni cuda. Tak? Jedz zgodnie z naturą. To jest bardzo ważne. Drodzy Państwo, przerażają mnie różnego rodzaju diety. Jak do mnie osoby czasami przychodzą, nie będę wymieniać nazw, które na przykład nie zwróciły uwagi, jakie są termiki. Są osoby, które są wyziębione, bardzo ciągle im jest zimno i one wyczytały, że zimą pijemy soki. I piją od rana do wieczora soki. Ja myślicie, im będzie ciepło czy zimno? Proste. Ale przyjdzie pan Zieliński, któremu zimą jest ciągle gorąco, którego rozpiera energia i przychodzi do mnie na krótki rękaw, to dla niego soki będą okej. Tylko wiecie Państwo, my mamy taką zasadę, że jak coś wyczytamy w internecie i zobaczymy, że mamy podobne objawy, to my już to chcemy zastosować. Nie patrząc na to, czy nasz organizm to czuje, czy my tego potrzebujemy, my po prostu nasz mózg przejął rolę, nie serce, mózg przejął rolę i ona mówi, że to jest zdrowe, bo ktoś wyzdrowiał, to ja też muszę. Nie, drodzy Państwo, tak nie jest. Trzeba dopasować jedzenie do swoich potrzeb organizmu. Czyli jeżeli w Waszym organizmie jest wyziębienie, albo inaczej, jeżeli w kominku, jeżeli chcemy napalić w kominku, to czy dajemy mokre drzewo, czy dajemy suche, żeby się rozgrzało? Wiadomo, że suche, żeby się napaliło, nie rozgrzało, suche. To samo jest z nami, jeżeli my jesteśmy wyziębieni, mamy dużo wilgoci w sobie, to my powinniśmy pić rosół, zupy, a nie daj Bóg soki. Tak? To trzeba dopasować. Przeraża mnie to. A już jeszcze najciekawszą rzeczą są, to jest w ogóle dla mnie coś niebywałego, żeby jeść od rana do wieczora surowe. Ja powiem tak, należałoby się zastanowić, czy to ma w ogóle sens, bo jeżeli my mamy określone pory roku, jeżeli by to było lato, to ja bym się zgodziła. Ale jesienią, natura nie jest omylna, jesienią już potrzebujemy trochę ciepłego, bo idziemy, jak idziemy na dwór na 20 minut na spacer, to jak przychodzimy, to myślicie, drodzy Państwo, o zimnym jogurcie? Czy myślicie o tym, żeby się napić herbaty malinowej? Okej? Okay? A zimą, dokładnie, zimą, czy u nas w Polsce rosną banany, grejpfruty, czy u nas w Polsce zimą rosną pomarańcze albo nie wiem, no nawet krowy dają mniej mleka. To jest jakby natura, nawet to o co mi chodzi, drodzy Państwo, że my musimy się rozejrzeć, co się dzieje wokół nas, to co na naszej ziemi rośnie. Mamy czosnek, mamy dużo, mamy cebulę, mamy słoninę, tak? Zróbcie, ja to mówię zawsze, jak ktoś mówi, a to proszę Pani, to co ja mam jeść? Ja mówię, a co jadła Pani babcia, prababcia? No przecież proste, co jadła. No gros kapustą, kapusta z grochem, co drugi dzień była kapusta kiszona, bo to z biedy było. No i ta bieda wychodziła im na zdrowie. A my w tej chwili diety śródziemnomorskie, makarony, pszenica, od rana do wieczora pszenica. Nie dość, że ta pszenica jest modyfikowana, ma 4 razy, 3 razy więcej glutenu niż ta dawna, to my 4 razy, 3 razy więcej zaklejamy te jelita. Bo gluten to jest glut, który się obkleja na jelicie i powoduje, że nie ma wchłaniania substancji odżywczych, tak? Tworzą się złogi. Okej. Okay. Czyli jemy to, co nam dała natura o danej porze roku. Wracamy, jak nie wiecie jak, to przypomnijcie, że babcia zimą co jadła? Suszone jabłka, suszone śliwki, prawda? I to było z lata. Dokładnie. Dobra.
Drodzy Państwo, ostatnio zrobiłam live'a na ten temat, na zębach leczonych, zęby leczone kanałowo. To jest bardzo ciekawe, czas mi się kończy, ale niestety będzie przedłużenie, przepraszam najmocniej. Ja już o tym się dowiedziałam 10 lat temu. Utkwiło mi to w głowie, a potem zapomniałam o tym troszeczkę. Ale w pewnym momencie, kiedy moje zęby się odezwały, to sobie przypomniałam. Zęby leczone inaczej, osoby, które posiadają zęby leczone kanałowo, a zachorowały na nowotwór, powinny w pierwszej kolejności usunąć zęby leczone kanałowo. Bezwzględnie. Bezwzględnie. I teraz tak, to dr Price jasno mówił, że to, że my widzimy od 1 do 4 zębów leczonych kanałowo, to jest nic w stosunku do mikrokanalików, które podobno jak się wyprostuje, to tworzą się kilometry i tam się znajdują beztlenowce, siarkowodory, tioetrel bodajże, mercaptan. To są bardzo silne beztlenowce, nowotworowe zresztą. Doktor z kolei, onkolog, Niemiec, ma swoją klinikę, on już umarł, ale jest prowadzona cały czas. Prowadził w taki sposób ludzi, że jak do niego przychodzili, to w pierwszej kolejności usuwał zęby leczone kanałowo i bez chemioterapii, bez radioterapii, bez żadnych takich typowych, klasycznych podejść wyprowadzał ludzi. Praktycznie miał, nie chcę powiedzieć, że 100%, ale powiedzmy 95%, bardzo wysoką generalnie wyprowadzalność z nowotworów. Zaczynał od zębów. Zęby odpowiadają za poszczególne organy. Widzicie, ja tu przypisałam mniej więcej, to tak mi się najbardziej zgodziło z tym, co ja znałam, wiedziałam wcześniej. I drodzy Państwo, to ząb najczęściej nie psuje się od tego, że nie myjemy go, chociaż nie powinnam tego mówić. Myć trzeba dla higieny, swojej osobistej. Natomiast ząb się psuje kanałowo od organów. Okay? I teraz jeżeli my go wyleczymy kanałowo, to nie jest doleczony. I potem on cały czas rzutuje na ten organ. I ten organ nie jest w stanie się zregenerować. Udowodniono również, to właśnie ten doktor, to był Józef Isles, tak, Isles się nazywał, on udowodnił, drodzy Państwo, że po 3 latach od zęba leczonego kanałowo następuje załamanie układu immunologicznego o 80%. A po 10 latach ten ząb jest tak martwy, drodzy Państwo, że praktycznie powstają z tego tytułu nowotwory. I drodzy Państwo, jak ja sobie przeanalizowałam mój żywot, to się toczka w toczkę zgodziło co do lat. Toczka w toczkę. Więc usuwajcie zęby leczone kanałowo i są w tej chwili, też już w Polsce są przychodnie, które to robią. Naprawdę są, tylko większość jednak lekarzy, jak pójdzie się do standardowego stomatologa, to jednak mówi, że to jest wariactwo. Mi tak 4 razy odmawiano, ale są, jak będzie ktoś chciał, drodzy Państwo, znajdziecie mnie na Facebooku czy na mojej stronie www.ilonawężykcaba.pl, znajdziecie, jest do mnie numer telefonu, zapytacie się, Wam podam. Nie chcę tutaj mówić, bo to też jest nagrywane. To już jak ktoś jest zainteresowany, to ja podaję takie informacje. Drodzy Państwo, wspomniałam o kręgosłupie. Kręgosłup podstawa, ma być prosty. Do każdego kręgu przypisane są określone organy. Więc jak chcemy wyzdrowieć z nowotworu, to przede wszystkim usuwamy zęby i prostujemy kręgosłup. A najlepiej, żeby ktoś miał wyprostowanie tylko kręgosłup, ale miednicę. I do tego kręgosłup. To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli nie wyprostujecie rotacji miednicy, to kręgosłup zawsze się będzie krzywił, nie mniej razy będziecie go prostować. Lecimy dalej. Drodzy Państwo, osoby, które chorują na nowotwór, mają takie emocje. Przeczytajcie to u góry. Głęboka rana. Długotrwała uraza, głęboki sekret lub żal żerający od środka, nienawiść i mają taką podejście do życia, że po co to wszystko. U tych ludzi się będzie tworzył nowotwór, jeżeli będą żyć w takich emocjach. Co zrobić? Trzeba tą energię przetransformować i tego się nauczcie. I trzeba mówić sobie, że z miłością przebaczam i uwalniam się od całej przeszłości, postanawiam wypełnić swój świat radością, kocham i akceptuję siebie. Drodzy Państwo, Louise Hay, Lecz swoje ciało. Ta książka jest bardzo tania, możecie sobie ją kupić, jest przetłumaczona na polski. Tam pięknie napisuje, jak trzeba się jej pokochać. Wiecie, ile ludzi nie umie siebie kochać? Ja zawsze mówię, jest taka technika. Rano wstańcie, spójrzcie w lustro, z pełną taką atencją mówcie do siebie, kocham siebie, na przykład Ilonko. Kocham siebie, Ilonko. Mówcie to 3 minuty i zobaczycie, co się zadzieje z wami. Jak będzie śmiech, jak będzie płacz, to świadczy o tym, że macie nieuporządkowane te sprawy. Mało kto umie siebie kochać, mało kto sobie umie wybaczyć. Jak nie pokochacie siebie, to nie pokochacie świata. Bardzo ważne. Tutaj David Hawkins też bardzo pisał fajną, mam mapę świadomości i techniki uwalniania. Ja jej tutaj celowo dzisiaj nie dałam, bo ona jest taka trochę... No właśnie, nie chcę powiedzieć. Będziecie Państwo ciekawi, to sobie albo zróbcie zdjęcie i poszukajcie sami. Roberto Barney, Biologika Atlas Organów. Oparte o wiedzę doktora Hammera.
Bardzo ciekawa informacja, bardzo ciekawa. Za dużo by dzisiaj mówić, że ten czas mi się już skończył. Drodzy Państwo, emocje, a choroby. Zobaczcie tak jeszcze w wielkim skrócie. Napięcie na narządy połączone z emocjami jelita. Zaburzenie procesów trawienia, emocje korygujące, rozluźnienie. Zobaczcie strach, nerki, strach i lęki, nerki, tak? Jak wielu ludziom ostatnio siadły nerki. Ciekawe dlaczego. Równowaga duchowa. Ok, zrobione zdjęcia, fajnie. Lecimy dalej. To mi się też podobało. Należałoby się zastanowić, czy tak nie jest. Pacjent wyleczony to klient stracony. Nowoczesna medycyna troszczy się o swoje choroby. Ona z nich żyje. O swoje zdrowie powinniśmy się zatroszczyć sami. Ono jest nam potrzebne do życia. Należałoby się nad tym zastanowić, czy tak nie jest. Tu jeszcze ciekawostkę na końcu. Najpilniej strzeżonym sekretem medycyny jest to, że ciało samo się leczy, jeżeli stworzymy odpowiednie warunki, a przede wszystkim przestaniemy robić to, co spowodowało chorobę. I tu Państwu powiem jedną rzecz. Rok temu miałam osobę chorą na nowotwór trzustki, to był taki guz 8-centymetrowy. I powiem Państwu ciekawostkę, to byli wegetarianie. I oni, jak przyszli do mnie na wizytę, znaczy mówię oni, dlatego że był z partnerką swoją. I lekarze powiedzieli, że i tak już umiera, więc nawet nie chcieli chemii ani nic z tego wycinać, bo po prostu beznadziejny przypadek, tak? I wiecie Państwo, co było? Ja powiedziałam tak, dobra, no to zaczynamy, powiedziałam o wszystkich emocjach, wszystko przygotowałam, oddechy, wszystko poukładane i mówię na końcu tak. Jeżeli do tej pory byliście, a tworzyli jeszcze bloga, to byli ludzie ze Szwajcarii, tworzyli bloga, także promowali ten styl. I ja mówię do nich tak na koniec, już zupełnie od niechcenia. Słuchajcie, jeżeli pojawił się nowotwór, to należałoby w życiu zmienić to, co do tej pory robiliście. Czyli zaczynacie jeść mięso. Oburzenie przeokrutne w oczach. Ja mówię, dobra, to wejście, idźcie po dziczyznę, mieszkacie w Szwajcarii i tak dalej, macie piękne tereny, idźcie tam. No ale oczywiście pomyślałam sobie, że nic z tego nie zrobią. Przyjechali do mnie za pół roku. Guz miał już 2 centymetry i oni zaczęli jeść mięso. Ja byłam w szoku. Zaczęli jeść i oni do mnie powiedzieli, pani Lono, nie spodziewaliśmy się, że mamy takie, że nasze ciało się tak zmieni, ono jest teraz piękne, w ogóle nasza skóra, no, nasze mięśnie, bo po prostu my inaczej funkcjonujemy, to jest w ogóle nie ten obraz, tak? Zaczęli jeść. Dziękuję bardzo. Także mięso wysokiej jakości, dobrze zjedzone do 15. Jeszcze raz powtarzam, godzina 15 jest kluczowa. Nie jedźcie na noc, bo wam to zostaje w przewodzie pokarmowym. I jedzcie bez ziemniaków, bez kasz, tylko z dobrym warzywem i tłuszczem. Najlepsze, co może spotkać, tylko wysokiej jakości i rzadko. I dla pocieszenia, drodzy Państwo, kto by nie chciał żyć 256 lat? No kto by nie chciał żyć? Nie chciałaby Pani? Bo będzie dużo zmarszczek, prawda? Główny powód? Nie? Za długo? Okej, okay, dobra. Mi powiedziała koleżanka, że dlatego, że miała za dużo zmarszczek, jej się sobie nie podoba. W każdym razie chciałam powiedzieć, że tutaj Chińczyk Li Qingyun żył prawdopodobnie 256 lat. Tutaj są noty, które były gratulacyjne w wieku 150 i 200 lat. Ale ciekawostką, miał 23 żony i żadnej nie zdradził. Można? Można. I miał ponad 200 dzieci. Spożywał także zioła, tarczycę bajkalską. To taka w ramach ciekawostki, pocieszenia, że żyjemy tyle, ile chcemy, ile mamy celów w życiu. To jest też piękne. Tutaj jeszcze Państwu tylko na koniec chciałam pokazać, że mam taki ciekawy wynalazek, fotel plazmowy. Wy tutaj w Katowicach też już macie. Ma moja koleżanka Ewcia, która jest też producentem konopi, czyli CBD. To jest, wiecie, wynalazek, który ściąga stres. I o dziwo, osoby, które mają nowotwór, czasami te guzy schodzą. Ale to tylko ściąga stres i emocje, tak? Ciekawe, tam jest 17 plazm. To jest dla mnie taka kosmiczna technologia, zresztą niektórzy, jak do mnie przychodzą, to mówią, poczekalni, bo to akurat jest w przejściu, mówią, wie Pani, to wygląda jak, ja to mówię fotel faraona, ale niektórym się kojarzy zupełnie inaczej. Drodzy Państwo, to wszystko, zmieściłam się, no nie zmieściłam się w czasie, za co bardzo przepraszam. Kłaniam się nisko, tyle chciałam Państwu przekazać, mam nadzieję, że było interesujące. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Witajcie kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrawionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.